W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić donicę samonawadniającą się. Co będziecie potrzebować do zrobienia takiej donicy? Przede wszystkim będziecie potrzebować dużej donicy, która będzie Waszą donicą jakby docelową, w sensie w niej będziemy sadzić nasze rośliny. Mówię dlatego, że to jest donica docelowa, ponieważ oprócz tej dużej będę miała również mniejsze donice. Czyli donica duża, jaki rozmiar, to już zależy od Was, co tam chcecie posadzić. Oprócz dużej donicy będę potrzebować kilka mniejszych doniczek. Tutaj mam akurat cztery. Liczba doniczek mniejszych będzie zależeć od rozmiaru dużej donicy. Za chwilę w kolejnym etapie filmu pokażę Wam dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Oprócz donic będziemy potrzebować folii. Folii, która nie będzie przepuszczać wody. Ja tutaj wykorzystam folię z ziemi do kwiatów. To jest moja folia. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy, będziemy potrzebować kolejnego materiału. Tym razem materiał musi przepuszczać wodę. Ja tutaj mam taki worek. Możecie użyć na przykład naturalnych materiałów, takich jak bawełna, jakiś stary podkoszulek, czy tam lniany podkoszulek. Wybór należy do Was. Oprócz donic, worków, będę potrzebować rurki. Tutaj mam rurkę PP. Wysokość jest mniej więcej taka jak wysokość donicy. I to chyba wszystko. Ok, od czego zacząć? Zaczynamy od naszej folii, tej nieprzepuszczalnej, która nie przepuszcza wody. Umieszczamy ją na spodzie naszej dużej donicy. Mniej więcej w ten sposób. Folia została umieszczona w donicy. Moja folia już jest w donicy. Jej funkcją tutaj będzie zatrzymywanie właśnie wody w donicy, bo jak to ma być donica sama nawadniająca się, będzie potrzebować właśnie źródła wody, czyli to mam zrobione. Kolejnym krokiem będzie użycie moich donic. Ja tutaj celowo wybrałam trzy donice kolorowe, niebieska, dwie żółte i jedną mam w kolorze ciemniejszym. I co ja z tymi donicami zrobię? Będę je umieszczać w mojej dużej donicy w ten sposób, że donice kolorowe będę umieszczać do góry nogami. Czyli donice kolorowe umieszczam do góry nogami. O. Natomiast moja donica ciemna będzie umieszczona w sposób normalny. Ok. Oczywiście kolor tutaj nie ma znaczenia, ja tylko chciałam celowo pokazać, że moje kolorowe donice będą do góry nogami, moja ciemna donica będzie ustawiona w sposób taki normalny. Ok. Moje mniejsze doniczki już są ustawione w dużej donicy. O co tutaj chodzi? Moje doniczki kolorowe spełniają taką funkcję, że oddzielać będą wodę, która będzie znajdować się w donicy, od ziemi, która będzie usypana na górze donic. Z kolei donica ciemna, ten w ciemnym kolorze, będzie pełnić funkcję takiego pośrednika pomiędzy wodą a ziemią. Zaraz pokażę Wam dokładnie, o co w tym chodzi, ale najpierw umieszczę jeszcze moją rurę. Rurę muszę umieścić gdzieś tutaj, niech będzie tutaj, w mojej doniczce. O. Ok. Kolejnym krokiem jest użycie naszego worka. Tym razem pamiętajcie, że musi to być worek przepuszczalny. On musi przepuszczać wodę. I teraz co robimy z tym workiem? Wykładamy go, umieszczamy go w doniczce w ten sposób, że przykrywamy nasze doniczki. Może tak, o. Przykrywamy nasze donice
tym, że nasza rurka musi pozostać odsłonięta. Upychamy sobie ten nasz worek i popatrzcie, co tutaj się dzieje. Ta nasza donica, która była odwrócona, to znaczy nie była odwrócona, ona była ułożona w sposób normalny, ta nasza ciemna donica, ona jest wyłożona tym workiem. W taki właśnie oto sposób. Ja sobie go tutaj upcham wszędzie. I ten worek będzie właśnie taką ochroną dla ziemi. Ta ziemia nie będzie nam wpadać bezpośrednio do wody zgromadzonej w tym worku nieprzepuszczalnym. Jeszcze tutaj sobie poprawię wszystko. To wygląda w ten sposób. Czyli nasza rurka zostaje w takiej pozycji, w jakiej była. Nie przykrywamy rurki oczywiście. Nasza doniczka, która była ustawiona w sposób normalny, stworzyła nam taki dołek, który jest właśnie wyścielony tym workiem, a reszta doniczek jest po prostu przykryta tym workiem i będzie stanowić taką warstwę oddzielającą naszą wodę od ziemi. Kolejny krok to napełnienie mojej donicy ziemią. Popatrzcie teraz, o co chodzi z tą doniczką, która była ustawiona w sposób normalny. Ja tutaj napełnię ją ziemią i widzicie teraz, że ona będzie miała, ta ziemia, bezpośredni kontakt z wodą, która będzie na dnie doniczki. Ona będzie pełnić funkcję takiego właśnie pośrednika. Ta ziemia będzie namakać sobie i będzie podciągać nam tą wodę do góry, do pozostałej ziemi, która już nie będzie miała bezpośredniego kontaktu z wodą. My nie chcemy, żeby ziemia cały czas była w wodzie, bo to jest bez sensu, bo przelejemy wtedy taką donicę. Chodzi o to, aby donica wraz z własnym zapotrzebowaniem na wodę, ona sobie sama pobierała tą wodę. Donica tutaj mówię, ale to jest tak naprawdę ziemia, to podłoże. Czyli ta doniczka będzie pełnić funkcję takiego pośrednika. Tutaj będzie nam wyciągać tą wodę z dna donicy. No i dalej wypełniamy normalnie pozostałą przestrzeń ziemią. O, wypełniam aż do samej góry. Wsypujemy. Okej. I teraz mamy taką donicę gotową. To jest gotowa donica samonawadniająca się. Widzimy, że tutaj mamy tą rurę PP wystającą. Będziemy dokładnie podlewać do tej rury. Wlewamy wodę do tej rury. Nie wlewamy, nie podlewamy tutaj naszego podłoża, tylko bezpośrednio kierujemy naszą wodę, naszą konewkę do tej rury, do tego otworu. Ja w mojej donicy będę sadzić ogórka. Zostały mi tutaj dwie ostatnie sadzonki ogórków. Ogórek bardzo lubi wilgoć, więc taka donica będzie idealna dla niego. Poza tym ma też płytki system korzeniowy, więc nie muszę się martwić, że będzie miało mało miejsca w tej donicy. Ogórek tutaj się świetnie sprawdzi, więc ja posadzę takiego ogóreczka. O, mój ogórek jest posadzony i teraz warto też przetestować na etapie wykładania folią donicy i wkładania naszych doniczek oraz rurki, warto przetestować sobie, ile litrów wody taka donica nam przyjmie. Czyli zanim wyłożymy nasze donice tym przepuszczalnym workiem, spróbujcie nalać sobie wody przez tą rurkę i zobaczyć, ile ta donica Wam przyjmie tej wody, żebyśmy wiedzieli, ile mamy lać. Ja zrobiłam taki test i tutaj wyszło mi około 5 litrów. Ja Wam zaraz pokażę, jak ja będę taką donicę podlewać. Ok, mam tutaj ze sobą moją konewkę 5-litrową i pokażę Wam, jak podlewam właśnie taką donicę. Wlewam bezpośrednio do mojego otworu i leję.
Zwróćcie uwagę, że woda nie wylewa się dnem donicy. Ta woda jest teraz gromadzona dzięki tej folii, która nie przepuszcza wody, jest gromadzona na spodzie donicy. Moje doniczki odwrócone do góry nogami pełnią tutaj funkcję takiej bariery, oddzielają moją ziemię od właśnie tej wody gromadzącej się na spodzie. Prawie 5 litrów wody. Ogórek będzie zadowolony. Moja donica jest już gotowa. Ja Was zachęcam do zrobienia takich donic samonawadniających się. Jest to ciekawe doświadczenie i ja jestem ciekawa, jak u Was się takie donice sprawdzą. Ja się tymczasem żegnam. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia wkrótce. Pa!